Cześć wszystkim, tu Matisaga z tej strony. Dzisiaj wam przedstawiam kolejne 4 autobusy do 15 odcinka z vlogiem z modelami autobusów D'Agostini i nie tylko. Przedstawię wam kolejne 4 autobusy, w tym bardzo popularnego z Polski. Zacznijmy najpierw od tradycyjnego. Autosan H903. Wyprodukowany na początku lat 70., chociaż prototypy H9 były w 1938 roku. Ma takie szyby. Jest taki jeden, taki zabytkowy H903 z 1974 roku w Busko-Zdroju. Ale to jest ten inny trochę taki pojazd. Ten model pochodzi z 1973 roku w rzeczywistości. Sanos A9 zbudowany w 1967 roku w Sanockiej fabryce autosanu we współpracy z inżynieriami z Jugosławii. Autobus na długie lata. Jest to rodzinny autobus tradycyjny H9-21 bądź H9-35. Zaprezentowany w 1968 roku Sanok 09 był protoplastą autosana H9. Protoplasty, czyli najstarsi przodkowie. Autosan H9 był ich potomkiem. Nie trzaskać drzwiami. Drzwi trzasnęły, wąsaty kierowca zaklął. Naklejka na szybie głosiła, nie trzaskać drzwiami. Ci, którzy pamiętają tamte czasy, przyznają jednak jednogłośnie, że drzwi tego autobusu nie dawało się zamknąć bez porządnego trzaśnięcia. Prototypowy Sanok 09 z 1967 roku na podsanockim wizlażu wygląda dokładnie tak samo jak w scenie serialu Droga. Miał silnik Andoria bądź Star. W przypadku zabytkowego autosana H9 brzmiał inaczej silnik, bo to nie był Andoria, a Star. Tradycyjne H9 miały Andoria jako silnik. Autosan H903 z 1973 roku na przednim pasie poniżej reflektorów widać zespolone klosze kierunkowskazów światło pozycyjnych. Pojazd napędzał silnik 6C107, który był pochodną z motoru SW400. Licencja na jego produkcję została kupiona od firmy British Leyland. Z 18 stycznia 1976 roku delegacja z województwa kieleckiego przyjechała na 7. Kongres Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego autosanem H903 lub 04. Uwagę zwracają charakterystyczne okienka na bocznych krawędziach nadwozia ponad bocznymi oknami. A to mamy wygląd zewnętrzny i schemat. Autosan H9 różnych odmian na długie lata stał się nieodłącznym elementem krajobrazu polskich dróg. Był królem polskich szos wśród PKS-ów. Wentylacja, przednie szyby, przedni pas, reflektory, bagażniki, tylna oś, silnik, okna, pojemność, więcej światła. Czyli tak się nazywało boczne okienka. A tutaj mamy od końca lat 70. trwają prace nad następcą autosana H9. W 1981 roku zaprezentowano model H10. Jego konstrukcja bazowała na konstrukcji poprzednika, lecz różniła się nowoczesnym nadwoziem i zmodernizowanym silnikiem o oznaczeniu 6CT107, produkowanym w Andrychowie, Andoria. 5-przekładniowe skrzynie biegów powstało w Trzewie, a przednie osi tylne most napędowy w fabryce Stara w Starchowicach. Wiele części zewnętrznych pochodziło z Jelcza PL110U, m.in. reflektory, tylne lampy oraz wycieraczki. Na zdjęciu widać autosana H110 z 1989 roku. Jeszcze należał do PKS Jasło, tylko że już bardziej taki przód, bardziej autosan H9. Kiedyś należał do Jasła, PKS. Obecnie mało autosanów już jest w PGZK Jasiel. Dane techniczne. Nadwozie. Wyposażenie elektryczne. Wymiary. Ciężary. Pojemność. Osionki.
podwozie, silnik. Tutaj mamy bardziej zabytek. San Hasto, produkowany w Śląskiej Fabryce Autosanu w latach 67-74. Nysa N63 w 1963 roku. Teraz San H27 z 64 roku. Miał taki drabinki na bagażnik. Synocki eksperyment. San H25 nie różnił się zewnętrznie od modelu H27. Można było jednak odróżnić po odgłosie silnika H25, był bowiem napędzany jednostką benzynową, a pod maską H27 pracował motor wysokoprężny wydający charakterystyczny klekot. Dalekobieżne też były. Opracowanie Sana H25-27 było próbą zaradzenia problemom związanym z awariami nadwozia, które trapiły model H01. Niestety ta próba nie zakończyła się sukcesem. Szyby. System ogrzewania. Silnik. Wlot powietrza. Chromowane elementy. Nadwozie. Siedzenia. Okna. Klapy na dach. Wnętrze kierowca oraz niebieskie siedzenia. Dane techniczne. Nadwozie, wyposażenie elektryczne, wymiary, ciężary, pojemność, osiągi, podwozie, silnik. A oto jedna z bardziej nowoczesnych autobusów Scania CN-CL94UB. Takie w Tarnowie jeszcze niedawno jeździły jako używane. Te były wyprodukowane w latach 2004-2005. Niestety w tym roku chyba już ich nie zobaczymy, ponieważ podobno mają iść na sprzedaż. A to przedstawia z Krakowa. Wyprodukowany w ogóle był w latach 97-2005-2006. W Słupsku wyprodukowany. Greyhound, dość taki nietypowy, taki piętrowy, z 1960 roku, był to turystyczny autobus. Amerykański krążownik, pochodził z Ameryki. Prototyp nowego autokaru peregrynował po stolicach poszczególnych stanów z misją lobbingową. Oto wnętrze. Greyhound St. Louiser był najbardziej komfortowym autobusem w swoich czasów, stworzonym do pokonywania ogromnych dystansów. Toaleta, klimatyzacja, miejsca, luki bagażowe, silniki, tylne osie, aluminiowe panele, nadwozie, przekładnie manualne, drzwi, przednia szyba. Współczesne autokary mają ustandardyzowaną konstrukcję, więc z daleka trudno rozpoznać markę pojazdu. Sylwetka flagowego Greyhounda była tak charakterystyczna, że nie sposób było pomylić tę maszynę z innym autobusem.
Sylwetka harta angielskiego, zwanego w swoim ojczyźnie Greyhoundem, z daleka oznajmiła podróżnym, że stąd wyruszają dalekobieżne autobusy firmy. Na zdjęciu dworzec Phoenix w stanie Arizona. Dane techniczne. Nadwozie. Wyposażenie elektryczne. Wymiary. Ciężary. Osiągi. Podwozie. Silnik. Autobusowy biznes króla taksówek. Miejski model był pierwszym autobusem wprowadzonym na rynek przez firmę Yole Coach. Przepraszam za słowo polski, bo to nie polski. I Star 20 Stonka. Pochodził z 1954 roku i pochodził ze Starachowic, czyli Polski. Autobus zastępczy. Produkowany w latach 1954-59. Star N52, co pokazałem w wcześniejszym odcinku. Ciężarówka. Wygląd zewnętrzny. Star 20 Stonka, podobnie jak wiele innych polskich pojazdów, był prowizorycznym autobusem, który powstał na podwoziu ciężarówki. W miejscu skrzyni ładunkowej na ramie montowano kabinę pasażerską. N424 wóz mógł przewozić 25 osób na niewielkie odległości. Okna, kabina pasażerska, koła bliźniacze, wnętrze, podwozie, drzwi, silnik, drzwi dla pasażerów, kabina kierowcy. A oto ogórek. Odra A81. San H01. Dane techniczne. Nadwozie, wyposażenie elektryczne, wymiary, ciężary, pojemność, osiągi, podwozie, silnik. I to już jest wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.